Nad Kotowicami góruje imponująca 40-metrowa wieża widokowa. Magnes dla turystów nie tylko z gminy Siechnice, ale to tylko jedna z kilku atrakcji turystycznych, z których mieszkańcy naszej gminy mogą być dumni. Kolejną z nich też znajdziemy w Kotowicach. 2 lata temu wyremontowano dach zabytkowego kościoła, a udało się to dzięki pomocy władz gminy, które w 2016 roku uruchomiły program wspierania renowacji zabytków. W Kotowicach wybudowano w ostatnich latach kilka dróg o nawierzchni bitumicznej, m.in. ulicę Sławną, Podwalną, a jeszcze wcześniej Leśną. W wielu miejscach zamontowano też nowe oświetlenie uliczne, wyremontowano też szkołę prowadzoną przez Caritas. Natomiast obok szkoły gmina zrealizowała miejsce sportowo-rekreacyjne, składające się z boiska, siłowni plenerowej i placu zabaw. Wspomnieć należy, że gmina ma już gotowy projekt budynku wielofunkcyjnego, który wkrótce powstanie w Kotowicach, a będzie on spełniać rolę świetlicy, a także sali gimnastycznej dla szkoły podstawowej. Budowa już się rozpoczęła. Lokalni liderzy z miejscowości położonych we wschodniej i środkowej części gminy wymieniają także inne, liczne sukcesy, jeśli chodzi o inwestycje na jej terenie. W minionej kadencji udało mi się zrobić plac zabaw przy szkole, siłownię zewnętrzną przy szkole, wiele dróg z nakładkami bitumicznymi, oświetlenie i ostatnio wymiana pieca w szkole. Warto też docenić zakupienie w 2016 roku nowego wozu bojowego i sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie. Również w tej miejscowości odnotować należy znaczącą poprawę infrastruktury drogowej, uzyskaną głównie poprzez wybudowanie asfaltowej nawierzchni na obszarze tzw. folwarku. Dokończyliśmy budowę chodników, czyli że w zasadzie na terenie całego Sulimowa mamy wszędzie chodniki. Doposażaliśmy plac zabaw od podstaw, bo to w zasadzie był stary plac zabaw, został przeniesiony w inne miejsce, doposażony w nowe urządzenia. Robiliśmy przede wszystkim drogi użytku rolnego. W samej zaś Świętej Katarzynie dzięki inicjatywie władz gminy planuje się w 2018 roku sfinansowanie z budżetu gminnego remontu zabytkowej bramy wejściowej do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. W zakresie inwestycji infrastrukturalnych w tej miejscowości zaobserwować można znaczne przyspieszenie. W ostatnich latach utwardzone nawierzchnie zyskało wiele dróg, m.in. ulice Słoneczna, Różana, Sadowa, Wiśniowa, Kalinowa czy część Żeromskiego. O komfort i bezpieczeństwo zadbano też przy przedszkolu zlokalizowanym przy ulicy Dąbrowskiego, gdzie gmina przy drodze powiatowej wybudowała zatoki parkingowe i chodniki. W najbliższych tygodniach wykonane zostaną drogi na ulicy Kolejowej i Powstańców Śląskich. W Świętej Katarzynie w 2015 roku oddano do użytku znacznie rozbudowane przedszkole. Koszt tej inwestycji to ponad 3 miliony złotych, a obecnie trwa rozbudowa szkoły podstawowej. Koszt tej inwestycji wyniesie niemal 6 milionów złotych. Nie zapomniano też o strażakach z jednostki OSP Święta Katarzyna. Również dla tej jednostki zakupiono nowy wóz bojowy, a co roku gmina nie szczędzi pieniędzy, aby strażacy mieli nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i mienia mieszkańców. Lokalni liderzy wskazują także wiele innych sukcesów władz gminy i samych mieszkańców na drodze do tego, by ich miejsce zamieszkania było jak najbardziej wygodne i przyjazne. Najważniejsze i myślę, że warto o nich wspomnieć, to budowa szkoły, budowa hali sportowej, modernizacja parku, zagospodarowanie tego parku. Natomiast w tej kadencji kolejna rozbudowa szkoły rozpoczęta w tej chwili, wyniesione przejście dla pieszych, bardzo ważne dla dzieci, dla ich bezpieczeństwa. Modernizacja parku, remont boiska, oświetlenie boiska sportowego, tworzenie nowego parku, nowych miejsc rekreacji, parku przy ulicy Kolejowej. Tam udało się zainstalować siłownię zewnętrzną i podwórko Nivea. Opisując, jak zmienia się gmina Siechnice, nie sposób nie wspomnieć także o aktywności gminy w innych, także najmniejszych miejscowościach. Przykładem na to mogą być wyremontowane świetlice wraz z terenami sportowo-rekreacyjnymi w Zębicach, Ozorzycach i Sulimowie. Z nowych urządzeń na placach zabaw korzystać mogą także dzieci w Groblicach, Zębicach, Sulimowie, Bogusławicach, Ozorzycach i Łukaszowicach. Również z większości w tych miejsc zamontowano urządzenia siłowni plenerowych. W 2018 roku przestrzeń pod utworzenie podobnego miejsca przygotowano też w Grodziszowie.
Nowe chodniki i drogi powstały w Groblicach, ulica Zacisze i Zębicach, gdzie gmina zapłaciła blisko 900 tysięcy złotych. To jest 50% kosztów remontu drogi powiatowej i budowy wzdłuż niej chodników, które połączyły obie miejscowości. W Bogusławicach gmina wybudowała m.in. drogę i chodnik przy ulicy 1 Maja, znajdującą się w centrum miejscowości. Gmina w ostatnich latach podjęła też działania w zakresie gruntownych remontów zbiorników przeciwpożarowych. Efekty takich remontów i modernizacji możemy obserwować m.in. w Bogusławicach, Żernikach Wrocławskich, Sulimowie oraz Świętej Katarzynie. Co jednak połączyło wspomniane miejscowości w ostatnich latach? Przede wszystkim komunikacja zbiorowa. Pierwszy raz w historii gminy jej władze doprowadziły do tego, że autobus komunikacji gminnej i międzygminnej dotarł do takich miejscowości jak Kotowice, Sulimów czy Groblice. W 2019 roku gmina wprowadzi kolejne połączenia, dzięki którym autobusy dotrą m.in. do Grodziszowa. Najważniejszym projektem w tej części gminy jest jednak rozwój kolei. Po specjalistycznych analizach oraz rozmowach z PKP uznano, że stacja w Świętej Katarzynie musi zostać gruntownie wyremontowana, a tuż obok niej gmina wybuduje tak zwany przystanek multimodalny, czyli parking dla aut i rowerów oraz przystanki autobusowe wraz z bezpośrednim dostępem do kolei. Gmina planuje budowę oświetlonych i monitorowanych parkingów przy stacjach i przystankach kolejowych w Smardzowie, Zębicach i Kotowicach. Takie rozwiązanie wraz z dostosowaniem rozkładów jazdy autobusów i kolei z pewnością zachęci wielu mieszkańców gminy do przesiadania się z aut do pociągów przy okazji codziennych podróży do i z Wrocławia. Jak widać, ostatnie 8 lat, a w szczególności kończąca się 4-letnia kadencja władz gminy, były szczególnie pracowite i owocne. Jednak już teraz warto myśleć o tym, co jeszcze można poprawić w codziennym życiu naszych mieszkańców, tak by żyli wygodnie i czuli się bezpiecznie.